muszę Państwu powiedzieć, ja były żołnierz saper, Polak, rozbudowywałem moją umęczoną ojczyznę i ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawnuczków, bo Polski już nie ma, już jest sprzedana i tu przywiozłem, ułożyłem taki wiersz i go troszeczkę powiem. Wszystko, co polskie za bezcen sprzedamy, a to, co zostanie, pozamykamy. Cukrownie, kopalnie, stocznie i banki, bo Polsko rządzą antypolskie bezbożne baranki. Szubrawcy, kanalie, zwykłe szuje, których w większości naród toleruje. W każdych wyborach łotrów wybiera, a Polska tonie w długach i aferach. Zdemolaryzowany polski narodzie, czemu nie żyje ze stwórcą w zgodzie i na szubrawców coś tylko stawiasz, przykrość i zawód Bogu tym sprawiasz. Wszak katolickie masz ponoć korzenie, a ciągle wybierasz szatańskie nasienie. Bez żadnych zasad patriotyzmu, zbrodniczego stalinizmu. Polska wybiera, bo dzietność spada. Polityka rządu antyrodzinna, bezbożna platforma jest temu winna. Wszędzie przekręty, wszędzie afery, Polska upadnie jak PGR-i. Budżet dziurawy, drogi dziurawe, a w Sejmie gadkę kto pali trawę. Kłótnie i swary z prawa i z lewa, normalnie patrzę, krew mnie zalewa. Czarny się cieszy, czarny się śmieje, zbudź się umęczona moja ojczyzno, bo źle się dzieje. Bo nie było cię na mapie 123 lata i do tego się zbliżamy. I dlatego tu przyjechałem, żeby jeszcze coś odslało dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawnuczków. Stanisław Lesisz, lat 78. Ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny. Jestem gotów życie oddać tu.